Drodzy czytelnicy, niektórzy z Was są już duzi, inni jeszcze całkiem mali, ale nawet ci najmniejsi doznają czasami gwałtownych i niepokojących uczuć, bo miłość, radość, gniew, zawstydzenie czy smutek nie przychodzą tylko do dorosłych. Nie, nie, odwiedzają każdego z nas, nawet maluchy. I to codziennie. Nie zawsze cieszymy się z tych odwiedzin. Nikt chyba nie lubi czuć nienawiści, wstrętu czy tęsknoty, ale można przygotować się na ich wizytę i sprawić, że nieproszeni goście szybko sobie pójdą. Jak? O tym przeczytacie w Wielkiej Księdze Uczuć. Dobrej zabawy. Wstręt. Kto by pomyślał, że zwykły rozgotowany por może aż tak bardzo pokrzyżować czyjeś plany? Dzieciaki, powiedziała pani Miłka, wchodząc do stołówki, po obiedzie będziemy rozmawiali o... Przerwał jej czujny Rafałek. W mojej zupie jest por! To go wyjmij, poradził rezolutny Bodzio. Nie mogę, odpowiedział Rafałek. Ześlizguje się z łyżki. Rzeczywiście, por był sprytny jak najprawdziwszy węgorz. Ilekroć Rafałek nabierał go na łyżkę, por zaczynał się wić, a potem dawał nura do zupy. Wstrętny, stwierdziła Rozalka. Jeszcze gorszy niż pielucha mego brata. Przestań, dobrze, krzyknął Grześ nad talerza. Jestem głodny. Pani Miłka policzyła do 10 i spróbowała jeszcze raz. Dzieciaki, po obiedzie będziemy rozmawiali o... Patrzcie! Przerwał jej krzyk Zosi. Rafałek grzebie w zupie palcami! Rafałek, nie zważając na sensację, jaką wzbudza, polował na sprytnego pora. Połów miałby z pewnością mniej dramatyczny przebieg, gdyby nie pani Miłka. Rafałek! Skarciła chłopca. Co ty wyprawiasz? Nieszczęsny poławiacz poderwał dłonie i por poszybował gdzieś wysoko, wysoko. No pięknie, wykrztusił Bodzio. Latający por! Ty z nimi gadaj, powiedziała pani Miłka, zwracając się do pajacyka. Ja chyba sobie dzisiaj nie poradzę. Jacek próbował przyjąć poważną minę, ale efekt był niezbyt zadowalający. Może dlatego, że por wylądował na jego nosie. Bleee! Odezwał się Rafałek. Wiecie, jak to teraz wygląda? Ja wiem! Wyrwała się Rozalka. Mój brat, gdy ma katar, to... Przestaniecie czy nie? Wrzasnął Grześ. Niektórzy są tu głodni! Pani Miłka przymknęła oczy, żeby nie patrzeć na pajacyka, a potem postanowiła spróbować ponownie. Drogie dzieci, zaczęła słodkim głosikiem, po obiedzie będziemy rozmawiali o miłości. Zapadła cisza, ale tylko na chwilę. Bleee! Odezwał się w typowy dla siebie sposób Rafałek. To już lepiej o rozgotowanych porach. Pory są wstrętne, krzyknęła Rozalka. Wolę o miłości. Bo chcesz gadać o całowaniu, oskarżył ją Grześ. No czemu nie? Zapytała Rozalka. Całowanie jest wstrętne. Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta wymiana uwag, gdyby pani Miłka nie zmieniła nagle zdania. Dobrze, powiedziała. Będziemy rozmawiali o wstręcie.
Proszę bardzo, wtrącił Rafałek. Znajdziesz jednego na nosie pajacyka. Ale ku zdumieniu wszystkich na nosie pajacyka nie było już pora. On go zjadł, wykrztusiła po chwili Zosia. Ble, wyrwało się pani Miłce. A potem doszła do wniosku, że jedna rozmowa o wstręcie to stanowczo za mało. Ciemność. Pewnej nocy dziwne odgłosy wyrywają chrupka ze snu. Zdaje mu się, że coś się rusza w ciemności. Chowa głowę pod kołdrę, ale to nie pomaga. Boi się nawet oddychać. Ojej! Chyba umrę ze strachu! Nagle słyszy trzask tuż koło ucha. Miętusie! Ratunku! Pomocy! Przebudzony krzykami przyjaciela Miętus przybiega w kilka minut. Chrupku! To ja, Miętus, twój kochany przyjaciel. Gdzie jesteś? Tutaj! Chrupek nie może wyjść z łóżka. Tu, Miętusie, błagam, zapal lampę! Miętus wbiega do pokoju. No nie! Co tu się dzieje? Wyłaź spod tej kołdry. Och, Miętusie, to było okropne. Tak bardzo się przestraszyłem. Słyszałem jakieś odgłosy i wszystko było takie czarne. Uspokój się, chrupku. Nic złego się nie dzieje. Mam pomysł. Pomalujemy sobie, to się uspokoisz. Co ty na to? O tak! Miętus zapala światło w całym domu, zaparza herbatę i podaje ciasteczka. Potem przyjaciele przygotowują wszystko, co potrzebne do malowania. Farby, pędzle, szmatkę, trochę wody i dwa arkusze papieru. Co by tu namalować? Najlepiej, jak namalujesz coś specjalnie dla mnie. Dobrze. A ja coś specjalnie dla ciebie. Chrupek maluje szeroką niebieską linię, ryby, piratów i wodorosty. Od czasu do czasu rzuca okiem na przyjaciela. No i proszę, skończyłem. A ty, Miętusie? Jeszcze nie całkiem. A co malujesz? To niespodzianka. Kilka minut później malunki są gotowe. Chrupek wręcza przyjacielowi morze. Miętus jest zachwycony. Potem Miętus pokazuje swoje dzieło. Całą kartkę papieru pokrywa czarna farba. O, co to jest? To noc. Faktycznie, bardzo podobna. I wcale się jej nie boję. Dziękuję, Miętusie. Bardzo proszę. Cała przyjemność po mojej stronie. Zrobiłem się trochę śpiący. Do jutra, chrupku. Do jutra! Kiedy Miętus wychodzi, chrupek zawiesza noc na ścianie naprzeciwko swojego łóżka, a potem układa się do snu. Gdy gasi światło, patrzy na obrazek. Dobranoc, noc! Po czym zasypia i śpisz spokojnie aż do rana. Nie
miłość. Niby pani Miłka wyglądała tak samo jak zwykle, ale przedszkolaki wyczuwały w niej zmianę. Tylko jaką? Wiem! Szepnęła schowana za krzakiem Rozalka. Nie poprawia sobie grzywki tak często jak przedtem. Grześ wyjrzał zza zjeżdżalni. Może i prawda, ale to chyba nie o grzywkę chodziło. Pani Miłka ogólnie wydawała się jakaś taka inna. Może po prostu ząb ją boli? Wtrącił rezolutny Bodzio. I myśli, gdzie by tu pójść do dentysty? Rozalka spojrzała na niego z politowaniem. No co? Zirytował się Bodzio. Kiedy ostatnio byłeś u dentysty? Wczoraj. I co? Uśmiechałeś się przedtem? Chłopiec umilkł. Wprawdzie jego pani dentystka jest bardzo miła, ale Bodziowi nie zdarzyło się jeszcze myśleć o wizycie u niej z uśmiechem. Nie pamiętam, mruknął dyplomatycznie. To ja ci mówię, że nie, zasapała Rozalka. A pani Miłka uśmiecha się co chwila, jakby ktoś ją łaskotał w pięty. Na potwierdzenie tych słów pani Miłka uśmiechnęła się szeroko, a potem powędrowała wzrokiem za ogrodzenie przedszkola. Rozalka, Grześ i Bodzio odruchowo zerknęli na jej nogi. Nie, nikt pani Miłki w pięty nie łaskotał. Może pajacyk coś wie? Odezwał się po chwili Bodzio. No w końcu znają dłużej niż my, prawda? Prawda, prawda. Pajacyk znał panią Miłkę z czasów, gdy nie była jeszcze panią, lecz po prostu Miłką. I gdy nie wiedziała, kim chce zostać. Aktorką czy przedszkolanką. Psst. Nie wiesz, co się dzisiaj dzieje z panią Miłką? Zaczęła Rozalka, ale po chwili zamilkła i wytrzeszczyła na pajacyka oczy. Także wyglądał inaczej niż zwykle. Siedział w piaskownicy i nie spuszczając wzroku z przyniesionej przez Zosi lalkę i coraz wzdychał. Może to jakaś zaraźliwa choroba? Wybełkotał Grześ. Rozalka, uciekaj! Rozalka poczuła, że jest jej słabo. Grześ się o nią troszczy! Co za radość! Piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, budynek przedszkola, wszystko to zawirowało wokół niej i Rozalka klapnęła nagle obok pajacyka. Na jej twarzy pojawił się rozanielony uśmiech, taki sam, jaki co parę sekund słała za ogrodzenie pani Miłka. Trzeba zawiadomić panią dyrektor, powiedział drżącym głosem rezolutny Bodzio. Ale Grześ, nie zważając na niebezpieczeństwo, skoczył do przodu, chwycił Rozalkę pod ramiona i wyciągnął ją z piaskownicy. Pani Miłka ocknęła się z zamyślenia i spojrzała na nich niewiele rozumiejącym wzrokiem. Zwariowaliście? Wykrztusiła wstając z ławki. Rozalka, co z tobą? Nie wiem, szepnęła uszczęśliwiona Rozalka. Niech pani do nich nie podchodzi, ostrzegł Bodzio. Dlaczego? Zdumiała się pani Miłka. Już chyba i tak za późno, jęknęła Rozalka, zwisając w ramionach spoconego Grzesia. Na pożegnanie cię pocałuję, mój bohaterze.